Gościem dzisiejszego programu 7 minut na gości jest Tomasz Kot. Witam cię, Tomku, serdecznie. Witam, dzień dobry. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Oczywiście, ja też się bardzo ucieszę, że możemy się zobaczyć i mogę rozwinąć tą myśl, a mogę też później. To zaraz rozwiniemy. Przepraszam. Rozwijamy zamąt w takim razie, zostaniecie państwo z nami. Myślę sobie, że dobry nastrój to jest najważniejsze, co może się zdarzyć przy takiej rozmowie. 7 minut na gości dzisiaj w studiu Tomasz Kot. Dzień dobry państwu. Uśmiechnięty Tomasz Kot. Kto nie widzi, to pewnie słyszy, bo to uśmiech czasami też słychać w głosie, nie? Tak, w dubbingu bardzo często jest prośba, wszystko dobrze, świetnie się zmieściłeś, tylko się uśmiechnij. Bo to czyli słychać. Jednak. Tak jest. A powiedz, taka radość życiowa to jest coś dobrego, czy nie? Bo tak sobie myślę, czy to w życiu aktora jest ważne, żeby mieć taką pogodę ducha i być takim otwartym na ludzi, żeby tak po prostu chłonąć świat. Tak, znaczy wydaje mi się, że to w każdym życiu jest bardzo ważne, nie? Taka otwartość i taka jakaś podstawowa życzliwość, nie? To jest mega ważne, ale to też jakby tutaj to wszystko się rozbija już o indywidualne warunki. Też nie, od jakiegoś czasu, nie? Od jakiegoś czasu jest tak, że bardzo rzadko się spotykam z jakąś taką celową złośliwością. Po prostu ludzie są bardzo życzliwi, nie wiem, cieszą się, że chwilę sobie mogą porozmawiać, zapytać o coś i ja też nie mam powodu, żeby się jakoś nastrajać. Oczywiście są, zawsze istnieje coś jak konflikt interesów, czyli ja muszę zdążyć na 10, a ktoś koniecznie jakby chce zająć ten czas i mówi, a gdzie pan tak pędzi, ja przecież nie mam więcej okazji i tak dalej, ale to wynika z nerwów sytuacyjnych i tak dalej. Jakby po prostu nie mam jakby też powodu, żeby patrzeć na świat w czarny sposób. Nie? Oczywiście one są codziennie, każdego dnia, no ale jakby, ale jeżeli mówimy o takiej podstawowej egzystencji codziennej, porozie życia, to jest istotne. Często tak bywa, że na aktora patrzy się jednak przez pryzmat ról, a przede wszystkim przez pryzmat tych ostatnich ról. Tak. Było tak, bo gdzieś wyczytałem, że po zimnej wojnie to byłeś taki traktowany właśnie jako taki smutny pan. Wszyscy się dziwili, jak nagle się okazało, że opowiadasz dowcip. Nie, to wiesz co, to chodziło, to jest przedziwne zjawisko i tak naprawdę zacząłem sobie rozmyślać na ten temat po zimnej wojnie, ponieważ do zimnej wojny myślałem, że ja wolę popularność zastępować rozpoznawalnością, nie? Że to jest po prostu to zjawisko, nie? Że nie jesteś anonimowy, że wchodzisz do sklepu i mniej więcej większość ludzi jakby, nawet jak nie znacie, nie wiem, zmienię nazwiska, to szybko wygoogla, bardzo szybko wie coś o tobie i tak dalej, nie? I to się objawia tym, że ktoś przychodzi i nie mówi, o, byłem w Legnicy niedawno, myślę, skąd Legnica, nie? Jakby, czyli ktoś musiał mnie wygooglać przed chwilą. Przepraszam, muszę to uporządkować, przepraszam za chaos z mojej strony. Tak, do Legnicy zaraz wrócimy, tak. Tak, kiedy na przykład, nie wiem, niania była w takim topie swoim, tak. to wiadomo, najmłodsze pokolenie i tak to był jakiś rodzaj rozpoznawalności, nie? Po prostu miałem tą bródkę tego, o, pan Skarski, głównie byłem panem Skarskim, a nie kotem. Skazany na bluesa to jakby osobni ludzie. Do dzisiaj mam tak, że ktoś do mnie podchodzi, nie wiem, w moim wieku i ma długie włosy i taki styl trochę, wiesz, jakby to od razu jakby mogę strzelać, że skazany. I bardzo dziwna rzecz się wydarzyła, bogowie zmienili wszystko, nie? Bo po bogach było takie gigantyczne to zamieszanie. Jakby to było, to wtedy poczułem tak jakby, że to wszystko może mieć jeszcze inny rozmiar, nie? Bo pamiętam, że grałem wtedy takie przedstawienie jak Zostaj Seks Guru i ono tak powoli topniało. Zawsze mieliśmy dół, to było około 300 osób. I tak się już robiło, 200, 170, 150. Balkon był zawsze zamknięty i pamiętam, że po premierze Bogów przychodzę do teatru i potrzebowałem liczby zawsze widzów, bo używałem tego w przedstawieniu. Szanowni państwo, dzisiaj mamy 224 osoby, to nam tak, no i tam było coś ustawione. No i pytam standardowo, ile mamy osób na widowni. On mówi 700 i jest kolejka przed teatrem. Ja mówię, co ty mówisz? Otworzyliście balkon? Mówię, stary, jest takie zainteresowanie, że po prostu masakra, nie? I pamiętam, że wyszedłem na to, byłem absolutnie zaskoczony i pamiętam, że wyszedłem, to było w Teatrze Palladium i ludzie natychmiast zaczęli bić brawa, tak jakby chcieli podziękować za film. I to było takie wręcz takie, no pamiętam, że nogi mi się ugięły, nie? Mówię, Boże, jaka to jest odpowiedzialność, jakaś gigantyczna, jakby poczułem taką falę po prostu od ludzi. I po zimnej wojnie z kolei zrobiło się tak, że po bogach było tak, że każdy chciał koniecznie zdjęcie, a po zimnej wojnie tak tylko, że ludzie się patrzyli, nie? Nie przeszkadza. Jakoś tak się zrobiło, tak, że taki ten czarno-biały film jest ascetyczny, jakiś inny, nie wiem, tu każdy. Że może nie wypada, tak? Do pana podejść. Nie wiem. I pamiętam, że to był taki jedna z piękniejszych rozmów, jeśli chodzi na przykład o dział komplementy, to taki mój znajomy,
70 kilka lat, znamy się od lat i pamiętam, że trzyma zimną wojnę i tak nagle inaczej na mnie patrzy i mówi, strasznie, podpisz mi się, nie? Tomek, podpisz. Ja mówię, powiedz mi, co się stało, no bo jakby, no znamy się, nie, od lat, ty wiesz, że jestem aktorem, ty wiesz, że ja po prostu, że to wszystko jest jakimś rodzajem iluzji, nie, jakby, co się stało, nie? A on mówi, dałeś mi coś, czego się nie spodziewałem już do końca życia. Sprawiłeś, że poczułem się znowu jak dziecko. Bo ja takich mężczyzn pamiętam, jak byłem dzieckiem, nie? To było zaraz po wojnie. Nie wiadomo, co ten facet robił, gdzie był. Po prostu ludzie się bali, nie? Jedni drugich. Jak przychodzi jakiś milczący mężczyzna, pali papierosy, nie? Siedzi, milczy, nie? Po prostu ogólny strach, nie? Mhm. Ja po prostu poczułem się znowu jak ten pięciolatek, który tak... To mi dałeś, nie? Dziękuję ci, nie? I to było takie, wiesz, też się człowiek nie spodziewa, robiąc film, że takie rzeczy mogą nastąpić. Ale to zdarzenie, o którym powiedziałeś, też ciekawe. Ludzie, którzy przychodzą na spektakl, który tak naprawdę jest zupełnie inną bajką niż tą, którą zobaczyli wcześniej, prawda? I teraz co, oczekiwania są, jakie są oczekiwania? I teraz ty się zderzasz z jakąś publiką, która przyszła zobaczyć ciebie, ale w zupełnie innym wydaniu, prawda? Tak, oczywiście, tak. I zawsze się znajdzie ktoś rozczarowany, albo ktoś, kto na przykład... No pamiętam, że to było przedstawienie, jak zostać seks guru, tam czasami tak. Były jakieś tam... Dodajmy monodram, prawda? Tak, taki monodram, więc było tak, nie? Że oj, panie Tomaszu, to trochę nie przystoi. Znaczy śmieszne było, ale wie pan i tak dalej. To zawsze tak jest, ale wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że... Nie, jakby oczywiście, jeżeli komuś to pasuje, to proszę bardzo, kreuję sobie tam, jestem artystą takim a takim, tam pracuję tylko tak i tak dalej, nie? Ale mi się wydaje, że największa frajda w zawodzie aktora to taka, to trzeba powrócić jakby do tych korzeni, czyli na przykład załóżmy, że Szekspir miał swoją trupę, nie? Albo, nie wiem, Czechow pisał dla konkretnych grup, no i oni pisali zarówno komedię, i dramaty, trzeba się w tym odnaleźć, po prostu. Nie było specjalizacji, to i tak była zawsze grupa wyklęta, nie? Aktorzy, aktorki, zawsze jakaś taka podejrzana ta grupa, niech nas zabawią, ale niech raczej ten namiot poza miastem ustawią, nie? I tak dalej, nie? Więc ci ludzie musieli być gotowi na wszystko i to mnie, pamiętam, że jak się przeniosłem do Warszawy z Krakowa, gdzie był teatr, to mnie zachwyciło, ja mówię, kurde, tu jest szansa posmakować wszystkiego, nie? Jak to jest w dubbingu, jak to jest w teatrze telewizji, jak jest w serialu, jak jest w filmie. I tak będziemy smakować. 7 minut minęło naszej rozmowy, pierwsze 7 minut, za chwilę kolejne. Wracamy za moment. Tomasz Kot dzisiaj jest moim gościem. Tomasz Kot dzisiaj w studiu Meloradia. Rozmawiamy sobie o karierze, bo tak już przeszedłeś przez kilka wątków tej swojej kariery filmowej, ale padło słowo Szekspir i chciałbym się zatrzymać przy tym temacie i wrócić do twoich początków, do twojego dyplomu, bo zacząłeś, tak można powiedzieć, z grubej rury, nie? Z górnej półki, bo aktorzy marzą o tym, żeby Hamleta zagrać na jakimś etapie, a ty już od Hamleta zaczynałeś, bo znaczy to, w dyplomie go grałeś. Tak, oczywiście, takie są fakty, ale też ten Hamlet był okupiony jakimś gigantycznym stresem, dlatego, że mój rocznik jako drugi dyplom robił z Andrzejem Wajdą, a ja się wtedy dogadałem już, bo przyjechał dyrektor Jacek Głąb z Legnicy i zaproponował mi rolę Hamleta i mówił, to się idealnie zgadza, byłeś w naszym teatrze przed studiami, Hamlet wraca ze studiów, ty tak samo, zrobimy piękną historię, uwzględnimy okoliczności legnickie, nie? No super, no i się dogadaliśmy i pamiętam, że zapadła jakoś tydzień później decyzja, że pan Andrzej Wajda jednak będzie robił dyplom z moim rokiem. I to nie, że ja tam byłem jakiś buńczuczny albo taki mądry, tylko po prostu no, głupio mi było powiedzieć w Legnicy, że ej, sorry, bo to jednak nie. No i nie wiem, jak to się stało, ale poszedłem do pana Andrzeja na pierwszej próbie mojego roku i mówię, panie Andrzeju, bo jest taka sytuacja, że ja po prostu jestem dogadany na dyplom indywidualny i po prostu muszę jechać do Legnicy, także nie mogę wziąć udziału w tym, nie? No i tak przez chwilę zostałem chyba najgłupszym człowiekiem w Krakowie. Pamiętam, że mnie koledzy zaczepiali, mówię, czy ty jesteś głupi? Stary, co ty robisz w ogóle, nie? Ja mówię, jadę, no po prostu. No, bo też wiesz, ja przed szkołą już grałem w teatrze, na etacie i tak dalej. Mi też trochę... Jakby też już nie mogłem się doczekać, żeby wrócić do takiej trochę wolności, wiesz, że nikt tam, wiesz, tu stój tam i pojechałem, ale pamiętam, że to mi tak we mnie jakoś zostało, nie? Że ten pan Andrzej w ogóle i tak dalej i napisałem taki bardzo długi, szczery list, panie Andrzeju, to ja, ten gość, co pojechał do Legnicy, nie? Właśnie naszego Hamleta gramy w Warszawie, chciałem pana bardzo serdecznie zaprosić, nie? Że to tam... I on przyszedł. I to było coś niesamowitego. Przyszedł i jakiś miesiąc później dostałem propozycję, żeby przyjechać na zdjęcia próbne do Skazanego na bluesa.
I pan Jan Kidawa-Błoński mówił, że to była też kwestia tego legnińskiego Hamleta. Więc dla mnie to jest taka piękna historia i taki jakiś drogowskaz na całe życie, że niezależnie od tego, jak to wygląda dookoła, na zewnątrz, to jednak to przeczucie w środku jest strasznie ważne. Jakby, bo oczywiście mogłem tam zrezygnować, jakby... No, fajnie, że tak to się wszystko potoczyło, nie? I tak jakoś gdzieś od tamtej pory mam takie coś, że dobra, okej. Opinia zewnętrzna może być jej bardzo w 90%, ale to jest jednak najważniejszy ośrodek decyzyjny jest w swoim sercu i głowie, nie? A często ci się potem zdarzały takie momenty, takiego właśnie, że musiałeś usiąść i pomyśleć, kurczę, co tu serce mówi, w którą stronę pójść? Od zimnej wojny, tak. Od tego zamieszania zachodniego, tak. To było mnóstwo bardzo takich dziwnych sytuacji, decyzji jakby ja też trochę nie wiedziałem, jak się poruszać to się zdarza, oczywiście. Taki rozrachunek gdzieś sercowy, nie? I sam siadasz i sam decydujesz, czy jeszcze masz doradców? Nie, słucham po prostu, jakby tak się zastanawiam, ale to się sprawdza zawsze, wiesz, to jest takie po prostu, bo idziesz za sobą jakby nie za jakimś tam wyimaginowanym, możliwym, potencjalnym interesem, tylko po prostu za tym wewnętrznym interesem, nie? I to jest naprawdę okej, nie? Słowo doradców oczywiście w cudzysłów wziąłem, pomyślałem, być może nie wiem, w domu taka narada się odbywa, czy... Tak, nie, to oczywiście, no, ostatnio brałem udział, wszedłem we współpracę z Piotrem Szumowskim i z Michałem Leją, i pomyślałem sobie, proszę bardzo, stand-up to jest bardzo ciekawe zjawisko. I pamiętam, że była propozycja, padła propozycja, tu nie wiem, właśnie teraz się złapałem, nie wiem, czy ja mogę o tym mówić, ale to już, bo to będziemy jakoś tam nie, bo mogę mówić. W każdym razie ja mówię, synek, bo mam taką sytuację, trochę się stresuję, dawno nie byłem na scenie, na żywo i tak dalej. To mi proponują, żeby trochę tak podrostują. Jeżeli mogę to zobaczyć, to musisz się zgodzić. Nie? No i w tym momencie ja mówię, dobra, Piotrek, zgadzam się. Nie? A potem już walczę z tymi przeciwnościami, bo dostałem zadanie od 12-letniego mężczyzny, który jest bardzo ważnym człowiekiem w moim życiu. Po prostu to muszę zrealizować. Więc czasami ci doradcy to są doradcy, którzy też chcą zobaczyć, jak panikuję. A panikujesz często? Zdarza mi się, tak, oczywiście. No. Coś jest nowego, nie wiem, jakaś nowa sytuacja i pamiętam pierwsze wszystkie te zagraniczne rozmowy. Tak. Przez telefon, no to po prostu, bo to było dla mnie najgorsze rozmawianie przez telefon, nie? Jakby co innego, jakakolwiek wideo rozmowa, gdzie możemy sobie pomóc, wytłumaczyć, a to po prostu, więc to był stres duży. To do tych zagranicznych rozmów jeszcze wrócimy, ale chcę zapytać jeszcze o to, czy jesteś takim człowiekiem, którym kierują emocje, bo tak mi się wydaje, że kiedyś miałeś, tak rzucając się w różne rzeczy, a myśl przychodziła później. Tak, zgadza się, tak. No wiesz, ja miałem dosyć tam, burzliwie to się układały, ten początek życia, nie? Ale no, od paru lastu lat jakoś tak całkiem sprawnie ogarniam sprawy, nie? I to też mnie cieszy, cieszy mnie jakiś taki, nie wiem, taki racjonalny garnitur, który się nakłada na, no jakby nie było na to szaleństwo, no bo to nie jest normalna praca i to nie jest normalny zawód i co chwilę człowiek gdzieś musi być i albo tonie w błocie, albo jest mu bardzo zimno, albo ma, nie wiem, garnitur i jest 50 stopni. Nie? I przeróżne przygody, nie? Ale ogarniam. Teraz już rzadko tak mam, nie? Że emocje biorą górę. To też chyba tak, wiesz, jakby kolejna dekada życia, to tak człowiek też mówi, no, może być tak, a może być tak, nie? No, zobaczmy, nie? Czyli wchodzą kolejne takie kwestie, o czym teraz mówisz, że zdrowie, że takie odpowiedzialność za rodzinę, tak? Nie, taka jest pewność, wiesz, taka, nie wiem, na czym to polega, bo to mówimy trochę, wiesz, jakby dotykamy tematu przemijania, ale sprawy przestały być dla mnie oczywiste, nie? Jak rozmówca mówi, stary, to mówię ci, to nie ma inaczej, myślę, no może, a może nie, no. Zobaczmy, nie? Jest taki ten rozrachunek, jest jakiś szerszy, większy, tak jakby był większy czas na decyzję, nie? My czasu już nie mamy, 7 minut kolejne. Jezu, do końca. Tak, i w chaosie to było, nie? Nie, kompletnie. To jest wiele wątków, ale wszystko się układa w całość. Tomasz Kot dzisiaj ze mną w studiu, zaraz wracamy. Tomasz Kot dzisiaj ze mną w studiu. Siedzimy tak właśnie z Tomkiem, rozmawiamy i tak sobie pomyślałem jeszcze przed rozmową z tobą, że ciebie tak czasami właśnie w rozmowie trudno jest ogarnąć, bo dużo jest wątków pobocznych, dużo się rzeczy dzieje, a mam wrażenie, że jak na mnie patrzysz, to co się dzieje w twojej głowie, to jest zupełnie inna historia jeszcze, bo sobie myślisz o zupełnie innych rzeczach. To prawda?
prawda? Wiesz co, lubię taki... Nie, raczej nie. To jest w ogóle ciekawy temat, bo na przykład pamiętam, taki był wywiad z Marlonem Brando i oni go pytali, jak to jest, że inni aktorzy muszą mieć przyklejony tekst do siebie, kiedy ty z nimi grasz. Mhm. To są takie zdjęcia z Ojca Chrzestnego, gdzie stoi Robert Duvall z wielką taką tekturą, nie? I Brando robi, czyta, mówi. I on mówi... Stary, to tak jak podczas rozmowy z tobą, no, za tobą są książki. Przeczytałem właśnie o 3 tytuły, o których zapomniałem, że miałem przeczytać. Nie? Jak bardzo ci to przeszkadza w rozmowie? Nie? Tak jesteśmy skonstruowani, ale wydaje mi się, że jakby to nie są jakieś osobne obiegi, wiesz, mm-hmm. aż tak nie jest, ale generalnie ciekawe zjawisko. Natomiast to, co na przykład proponuję moim dzieciom i lubię, to cały mój zawód jakby ma jeden fundament, to jest wyobraźnia. Po prostu, nie? W zależności jak zobaczysz sytuację, od tego zależy propozycja dla reżysera, nie? Ten reżyser na przykład, jeżeli ja mu zaproponuję coś innego, niż on sobie to wyobrażał, to mówi, wow, stary, to jest jakby od razu się, jakby ta praca zaczyna być bardziej jakaś taka związana, bardziej, no bo ja jestem ciekawy twojej głowy, twojej propozycji, ktoś jest ciekawy moich propozycji, nie? I to natychmiast się zawiązuje, więc pomyślałem sobie, że jakby skupienie się na tej wyobraźni jest niezwykle istotne, więc na przykład w praktyce to polega na tym, że jedziemy w pełnym słońcu. Ja mówię, kurde, wiecie, co to słońce mi się kojarzy. Pamiętacie, byliśmy kiedyś we Włoszech i to było podobnie, więc mam wrażenie, że dzisiaj do szkoły jedziemy przez Italię, nie? I to jest wiesz, to jest, nakładasz sobie coś w głowie, wiesz, i to nagle się robi ciut atrakcyjniej. Jakby, ale wiesz, to jest takie zwracanie uwagi na szczegóły, zwracanie uwagi na jakieś abstrakcyjne historie, kiedy widzisz sytuację oczywistą, a interpretujesz ją w nieoczywisty sposób. Wiem, że idę trochę w absurd. Tak, ale abstrakcję. To, jeżeli tylko głowa się na to przystawia, na ten tryb, to nagle wyłapujesz te rzeczy. To polega na tym, że nie wiem, ktoś kupuje na przykład, nie wiem, samochód i on jest, nie wiem, ma jakiś rzadki kolor, jest, nie wiem, różowo-landrynkowy albo różowo-fioletowy i nagle się po tym zakupie okazuje, że dużo takich samochodów jest, nie? Po prostu twój mózg wyłapuje te rzeczy, bo zaczyna to ciebie bezpośrednio dotyczyć, nie? I to jest takie, wiesz, te takie małe absurdziki. Poza tym też, no, rzeczywistość obfituje w takie wydarzenia, nie? To tylko się trzeba zastanawiać, czy ktoś taki jak Bareja na przykład by się dzisiaj przydał, nie? Zebrał te wszystkie absurdy, zrobił kolejną superkomedię, która tylko pokazuje, jak zwierciadło naszą rzeczywistość. To jest niesamowite. Myślisz, że jest absurdalnie wokół nas teraz? Czujesz absurd? Myślę, że cały czas, no, że to jest jakby, to oczywiście już teraz tego przepisu nie ma, ale na przykład ile razy wsiadałem do samolotu i okazywało się, że bezwzględnie trzeba ten telefon wyłączyć, nie? Że to może przeszkadzać pilotom. Mhm. Myślę, kurde, jak to jest, że ja nie mogę wnieść wody, bo wodą mogę zabić, nie? Ale w zasadzie każdy ma przy sobie telefon, który będzie im przeszkadzał w locie i tak, to na słowo wam wierzymy, to luz tam, żeby nikt nie odpadł. Wiesz, to jest absurdalne. To jest jakaś taka, no dobra, jak dla was to jest logiczne, no to spoko, no to się podporządkujmy i bądźmy wszyscy grzeczni, ale to jest po prostu głupie, nie? Jakby zawsze tam, gdzie są głupie zasady, no to robią się luzy. Spisujesz te absurdy? Czy zapamiętujesz? Nie, bo wydaje mi się, że to cały czas jest, wiesz, to kurde, pamiętam, jak na przykład była pandemia i strasznie się namieszało w polskim kinie, no bo te kina są zamknięte, bo to jest źródło pandemii, bo coś tam, przy czym lecę samolotem, który jest wypełniony absolutnie, jakby co do miejsca, nie? Mhm. I stewardesa tam przebiega i takim sprayem coś pod sufitem robi, nie? I tak sobie myślę, kurde, jeżeli oni mają takie super spraye, nie? Że my naprawdę możemy siedzieć obok siebie, no to przecież w kinie to też można takiego spraya użyć, wiesz, i po prostu to działa, nie, bo w tym momencie robią się kolejki, kariery się łamią, ktoś, wiesz, to na wielu dziedzinach, wielu poziomach, nie? No tobie też trochę się połamało, prawda, przez pandemię, plany się pozmieniały, powydłużały. To jest taka najcięższa dla mnie rzecz do rozważenia, bo miałem duży zgryz, zwłaszcza rok temu. Teraz to już jest jakby, jakby siedzę już na swoim torze, pociąg idzie do przodu, nie, i wszystko gra. Natomiast to było strasznie trudne. To było naprawdę trudne, ten moment, nie? Bo pamiętam, że pojechaliśmy do Cannes, byliśmy w Cannes i tam się zaczęło całe zamieszanie. Ja tak trochę jechałem do tego Cannes jak turysta. W trakcie się nagle zorientowałem, że to naprawdę może być jakaś realna przygoda. Nagle się znalazłem w obsadzie dużego filmu. Podpisałem wszystkie możliwe papiery. Nie? To, akurat wtedy pracowaliśmy dla BBC, to był serial World on Fire w Pradze. I wtedy się dowiedziałem, że jestem. No, pamiętam, że myślałem, że zwariuję ze szczęścia, potem się okazało, że jednak nie. I trafiasz nagle w jakieś reguły innego świata, o którym słyszysz, że to jest taki top topów, nie? I tam jest wszystko ustawione, ułożone, tam oni są co do centymetra, tam wszystko wiedzą. Po czym nagle jest jakiś taki numer, że
pamiętam, że kazali mi się zwolnić, miałem być wolny od grudnia do czerwca, nie? Taka pełna praca, fruwamy po całym świecie i tak to było zaraz po tym, jak się okazało, że Bond nie wyjdzie, że Danny Boyle rzucił scenariuszem i chwilę później jakby dostałem taką dużą propozycję i no i pamiętam, że tak się zbliża ten termin, nie? I tak dzwonię do agencji, ja mówię, kurde, nikt nie pyta mnie o numer buta, nie? O ubezpieczenie, o... Jakby oni tam od strony papierkowej są bardzo, bardzo szczegółowi, nie? Nikt mnie nie pyta, nie? Się nagle okazuje, że po prostu, no, zapomnieliśmy powiedzieć, zmiana, nie? Ja w tym czasie odmówiłem tutaj dwóch filmów i tak, no, nagle mam wolne, nie? Oczywiście, jakby, no, do życia płynie po swojemu, inaczej się układa i tak dalej, więc ten wolny czas mi się bardzo przydał, bo chwilę później się zgłosiła ta agencja z Los Angeles i miałem akurat taką przestrzeń, że mogłem tam pojechać. Spędzić parę miesięcy, pochodzić na spotkania, nie wiem, podszkolić język. I to był bardzo ciekawy czas i staram się go wykorzystać maksymalnie, ale wtedy też padła propozycja właśnie Tesli. To już był dla mnie taki moment, w którym, no tam wprost usłyszałem, stary, zrobisz Teslę na amerykańskiej ziemi, no to być może po prostu, znaczy jest duże prawdopodobieństwo, że to już zostaniecie na zawsze, nie? Bo tam jest, jakby deal polega na tym, że po prostu trzeba się jakby zaistnieć na tym rynku tam, nie? I no i zaczęły się wtedy ostre przygotowania, więc ja znowu zacząłem odmawiać, nie? Bo to był też bardzo gorący czas po zimnej wojnie i tych propozycji było mnóstwo. Ale ja mówię, słuchajcie, no to jest moje ryzyko, więc ja muszę tutaj odmówić, bo ja się szykuję do czegoś takiego jak Bogowie, tylko w skali światowej, nie? Bo ja tego Teslę czuję, że chwycę, nie? Czuję, już byłem w trakcie takiego zwierzęcego, wiesz, jakby wgryzania się. Ale to już temat zamknięty. Wiesz co tam, no są jakieś historie, ale to takie w stylu zachodnim, nie, że zawsze jest super, świetnie w ogóle, wiesz, i tak dalej, nie, to słuchaj, to wiesz, serial premium za 2 lata, nie, no to, wie, no dobrze, to taka poetyka, nie, tak ludzie mówią po prostu tam, nie. Ale jakby ja już nie mam, już nie mam napinki, po prostu doszedłem do wniosku, że pod sam koniec to chodziło, tak sobie pomyślałem, kurde, jeżeli tak będzie, to cały czas trwało, nie, że tu coś odwołają, a tam będzie, a może tutaj coś tego, to kurde, to stracę taką potencjalną możliwość, że może taki film jak Zimna Wojna czy Bogowie już mi się po prostu nie przydarzy, nie? Bo będę tam cały czas siedział na telefonie i próbował, wiesz, jakby żeby coś wyszło i tak dalej. Z drugiej strony, przepraszam, musimy kończyć. Tak, 7 minut minęło, nawet 8 już. Dobra. Nagięliśmy trochę zasady, ale może jakoś damy radę. Ale też rozmowa z kotem, 7 minut, 7 żyć, wiesz. Tak, tak, najbardziej. Zaraz wracamy. Szybko wracamy do przerwanego wątku. Tomasz Kot, przypomnę, ze mną. No, mówiłem potem o te dylematy. Więc oddaję ci głos. Czyli... Jasne. Największy dylemat, jaki miałem, to było w Los Angeles. Byłem na miejscu i dostałem propozycję taką, że od razu wchodzisz na plan. Ale to była rola... rola polega na tym, niemiecki oficer, który więzi tam 13-latkę. Nie? No i teraz jakby już byłem na tyle długo, że się zdążyłem zorientować, czy powiedziano mi, że tu jest strasznie ważne, jak się prezentujesz. Jeżeli wchodzisz jakby z tą rolą, to w tej monotematyczności już zostaniesz. Mhm. Oni też mają trochę inny model, inne wyobrażenie, bo oczywiście każdy aktor, który wchodzi na plan i gra, jest opakowany, jest jakby w tym najlepszym takim filmowym designem, jaki jest, to jest nasz człowiek, byśmy wybrali, nie wiem, to jest nasz talent, jakby i tak dalej, ale też rzadko się zdarza, że oni na to mówią dwunożny aktor, nie? Czyli rzadko się zdarza taka sytuacja, jaką ma Tom Hanks, czy miał Robin Williams, czyli po prostu zagrasz i w tym gatunku, i w tym, i to jest super, i każdy chce, nie wiem, Brad Pitt, tak, jest taka czołówka, która robi te rzeczy, ale z kolei dla nich to jest jakiś wyjątkowy jakby taki kierunek w zawodzie aktora, więc ja pamiętam, nigdy nie zapomnę takiego spotkania, jak byłem tam na miejscu i wszyscy, ja się dopiero w trakcie rozmowy zorientowałem, że ja dla nich jestem jakimś takim smutnym człowiekiem z czarno-białego filmu, artystyczny świat, Pawlikowski, nie, bo bardzo często miałem pytanie, kim jest Paweł, jaki jest Paweł i tak dalej. I w rozmowie, taka wywiadowa rozmowa, kim jesteś, zobacz, tu są nasi ludzie z agencji, musisz ty ich zainteresować. I oni mówią, dobrze, a co robiłeś jakby w Polsce i tak dalej. Ja mówię, no, z takich ciekawostek, to byłem na przykład w polskiej wersji serialu Niania, to ja byłem panem Sheffieldem, nie? I kompletnie się nie spodziewałem jednej rzeczy. Mówię, wszyscy, no way. Nie. Ja mówię, tak. Ja mówię, ten sitcom? Jakby ty? Ja mówię, tak, nie? Oni, o Boże, mamy dwunożnego aktora, genialne, nie? Ja nie wiedziałem, o co im chodzi, jakby nie wiedziałem, jak to jest, wiesz, to cały czas się człowiek rozbija, taki mały jakieś nieporozumienia, nie?
Ale patrz, to jest ciekawe, bo dotknąłeś takich rzeczy, których nie dotknęło wielu aktorów w Polsce, a wręcz przeciwnie, jest ich pewnie kilku, którzy mogą o tym opowiadać. Zetknąłeś się z tym wielkim światem. I tak wiesz, naprawdę przez sekundkę. No tak, ale z tego wynika, że tak naprawdę niewiele o nim w branży wiemy, z tego co teraz mówisz. Tak. Że to jest taki niepoznany świat, prawda? Ja byłem potwornie zaskoczony. Znaczy, to jest świat, który się zmienia cały czas. Mm-hmm. Bo ja na przykład się wychowałem na tych historiach. Przecież jak studiowaliśmy każdy tam, nie wiem, tu Anthony Hopkins, biografia, ktoś czytał, coś mówi, jakąś historię. No tak, tak tym żyjemy, nie? No jakby wszyscy się dzielą tymi historyjkami, a De Niro ponoć zrobił to, a tamten. No jakby te mm-hmm. historie krążą. I teraz jakby. Więc ja się wychowałem tak, że to jest. To jest to słynne Hollywood, gdzie, nie wiem, aktorzy przez rok mieszkają gdzieś tam, wiesz, i się przygotowywują żmudnie miesiącami. Tak, tak. Z takim wyobrażeniem miałem, że przyjeżdżam i zresztą to miało olbrzymi wpływ na mnie, no bo ja pomyślałem sobie, że jak tylko dostanę szansę pojawienia się przed kamerą, to chcę tak po amerykańsku, nie? Tak po prostu jak czytałem. Jak był skazany na bluesa i się szykowałem, no to mówię, kurde, tak jak tamte chłopaki, nie? Po prostu, wiesz, od rana do wieczora, wiesz, tutaj testujemy postać, poznać, nie? No chciałem przetestować to na sobie, ponieważ żyłem tymi historiami. I teraz, nie wiem, no mija prawie tam 20 lat i pojawiam się, czy tam 15, pojawiam się nagle, jakoś życie tak zaprowadziło, że się pojawiam w tamtym miejscu i oni mnie na tych spotkaniach pytali, to byli producenci, szef castingu, ktoś z tego domu produkcyjnego, po prostu tak, żeby się przyjrzeć, ktoś tam jest nowy w mieście, przyjrzyjmy się, wypijmy razem kawę. I to było niesamowite, że jak ja mówiłem, że przygotowania do naszego filmu trwały 6 miesięcy, to myślałem, że to tak, że być może się mieszczę w tych ich normach, nie? Że to tak. Mhm. I na każdym z tych spotkań słyszałem, o, to jest niesamowite, stary. To jest moje marzenie, nie? To jest w ogóle to, że wy macie taką możliwość, że możecie tak się przygotować, to jest genialne, nie? To jest... Ja mówię, tak o co chodzi, nie? Ja mówię, to jest jakiś żart, nie? To przecież wy to robicie, nie? Daniel Day-Lewis, De Niro, Brando, jakby to ci ludzie się... Nie, to tak kiedyś było, może 10-15 tak robi, tych co stać ich na to, nie? Ja mówię, teraz już nie, teraz jakby wszyscy gonią, pędzą i wiesz, to się po prostu zmieniło, nie? A powiedz, a w twoim przypadku, jeżeli chodzi o bogów, jeżeli chodzi o skazanego na bluesa, no to tutaj chyba takie ekstremalne w twoim przypadku były przygotowania, prawda? No bo tak, to ale takie... to... O, dobra, to jest super. To wygląda na ekstremum, ale to też muszę od razu coś takiego powiedzieć, bo to jest coś, co próbuję w każdej indywidualnej rozmowie, jak z kimś rozmawiam, wyjaśniać, na czym polega fenomen tak zwanych długich przygotowań. Mhm. I ostatnio na planie Akademii pana Kleksa z Maćkiem Kawulskim bardzo dużo też rozmawialiśmy na ten temat. Ja mówię, zobacz stary, przygotowania formalnie, i tu absolutnie nie kłamie, trwają pół roku. Nie? Czyli załóżmy, zaczynamy w styczniu, w czerwcu, tam nie wiem, w lipcu wchodzimy na plan. Byłem na kilku operacjach, głównie to były bypassy i widziałem jeden przeszczep w przygotowaniach do bogów. Miałem też trening z takiego dawnego mycia, bo to inaczej dzisiaj mamy już chemiczne środki, oni tam tymi szczotkami musieli naprawdę mocno się szorować, więc jakby mieliśmy takie przeszkolenie, ale to nie zajmuje tygodni, miesięcy, nie? To jest jakby też to jest sztuka udawania, sztuka iluzji, po prostu jakby też uwielbiam ten moment, jak muszę być detektywem i muszę pytać, zadawać pytania, które są dla kogoś, kto wykonuje ten zawód oczywiste i on przez tą oczywistość nawet o tym nie wspomni. I teraz chodzi mi o to, że technicznie rzecz biorąc, na przykład do filmu Bogowie szykuje się pół roku. Mamy tam próby scenariuszowe, próby różnego rodzaju, wizytę w szpitalu, ale jeśli zbierzesz całą tą aktywność, no to nie wiem, wyjdzie ci 2,5 tygodnia, może 3. I na przestrzeni pół roku, oczywiście ten czas jest dla mnie niezwykle ważny, bo ja po prostu filtruję scenariusz, chodzę, nie? I bo chodzi o to, że ja sobie pomyślałem, że przed planem, to jest być może też mój sposób, że przed planem jest to zadanie domowe, które trzeba wykonać. Czy będzie reżyser chciał w lewo, czy w prawo, mhm. czy bardziej płakać, czy mniej, to ja to sobie przygotowywuję wcześniej, po prostu. Nie? Jakby jestem gotowy na różne opcje i teraz jakby, jeżeli ja to przestudiuję, przerobię w domu i potem jestem na planie, to jakby nie potrzebuję tych takich, o, teraz czas dla mnie, nie, to ja potrzebuję teraz, proszę wszystkich o ciszę, nie, bo ja tu muszę się, jeszcze nie wiem, czy jestem pewny, nie? Muszę być pewny, jakby takie jest też oczekiwanie, nie, te stawki nie są małe, jakby to po prostu... Od jakiegoś czasu też tak czuję po prostu, nie, że zaczynam film, ktoś podpina, to są nasze miliony budżetowe, Tomek, ważne, żeby to się, wiesz, żeby to wyszło, nie, dobra, ciągniemy, nie.
Dobrze, ty powiedziałeś o czasie, a ja o tych przygotowaniach chcesz zapytać w innym kontekście, a to za chwilę. Dobra, to za chwilę. Zapraszamy Państwa za chwilę. Wspominałeś o przygotowaniu do roli i to pytanie zadaję Tomkowi Kotowi, który dzisiaj jest ze mną w studiu. Mówiłeś o tym czasie w porównaniu do amerykańskich produkcji, ale chcę zapytać jeszcze o intensywność i spotkanie i zderzenie z innym światem, bo to jest dla mnie ciekawe. Mówiłeś o tym, ta sala operacyjna to jest miejsce, do którego nikt nie wchodzi. Mało kto chyba, kto nie brał na co dzień narkotyków, ma taką ciekawość, jak jest w tym świecie, jak to przebiega, prawda? To jest coś, co mnie najbardziej fascynuje i oczywiście jakby jakieś takie poczucie wewnętrznej uczciwości jakby każe mi wręcz powiedzieć coś takiego, że to nie jest do końca fascynacja tym zawodem. Mhm. To jest wykorzystanie furtki i takiego jakby takiej możliwości zajrzenia w kulisy. To jest tak, że jeżeli jakby mogę wejść do tego szpitala i zapytać, a czemu to robisz, a czemu tak się dzieje, nie, a co to jest i tak dalej, no to przecież to jest niezwykła jakaś ciekawość. Tak, no, pomijmy, że jestem aktorem, no mam taką możliwość, to jest ciekawe po prostu, nie? Tak jak każdy, kto przychodzi na plan i nie ma związku z filmem, po prostu jest, nie wiem, cywilem i to jest ciekawe, nie? A czemu on tak stoi? A czemu musicie powtarzać? To są stałe pytania, to jest po prostu czysta ludzka ciekawość i ona tak samo dotyczy mnie, kiedy poznaję jakby czyjś zawód. Nie? Ja to porównuję często do czegoś takiego. Moje zadanie w momencie, kiedy na przykład muszę się czemuś przyjrzeć, komuś przyjrzeć i tak dalej, to jest zadawanie najprostszych pytań i to polega trochę, porównałbym to do nauki jazdy. Jak jest doświadczony kierowca, ma prawo jazdy tam, nie wiem, drugą dekadę i tak dalej, no to weź teraz wytłumacz komuś, na czym polega prowadzenie samochodu. To tam ogólnie człowiek będzie mówił, że to po prostu no, w jakieś zasady, ale ten, kto ma wsiąść za chwilę, będzie miał najprostsze pytania. Jak koordynujesz trzy lusterka naraz? I jeszcze tu, jak to się, jak, wiesz, jakby nie myślisz o tym, to jest tak jak na przykład sprzęgło i gasną, robisz to odruchowo, podświadomie, musisz jakby na nowo sobie przypomnieć, jak to, wiesz, jakby co trzeba zrobić, żeby to działało. I tu o to chodzi. Jako aktor to się czuje jak taki gość, który po prostu absolutnie nie miał ani jednej lekcji, to jest pierwsza lekcja. Nie? I to się zawsze fajnie sprawdza, bo ta iluzja, to są takie małe, drobne przykłady, na przykład, nie wiem, przy Zimnej Wojnie wybitny pianista Masecki i ja wiem, że ja nie dojdę nawet w jednej dziesiątej, setnej, po prostu to jest wybitny człowiek, jeśli chodzi o jego profesję i instrument, przy którym całe życie siedzi i wiadomo, że nie będę grał jak on, nie? Czyli jedyny sposób, jaki mam, to po prostu jakby patrzeć na całość, nie? I jakby zastanawiać się nad tą iluzją. Więc jeżeli widzę, że on na przykład, nie wiem, lewą ręką coś zapisuje, to muszę mu zadać pytanie, czy jesteś manikutem, czy jesteś praworęczny, nie? Bo to jest niezwykle istotne, jak ja będę grał z grupą. On mówi, nie, ja nigdy nie zapisywałem lewą ręką. Ja, wiesz, nagle się okazuje, ach tak, faktycznie, bo tu był markier. Wiesz, jakby to są oczywiste pytania, nad którymi dany człowiek się nie zastanawia, nie? I albo wiesz, jakby tak się dziwnie odchylasz, jak sprawdzasz pedał, wiesz, i jakby ten na dole, jakby tu, czyli tak naprawdę ja muszę powtórzyć jakby ciałem to, co on robi. Jakby w ogóle nie zastanawiam się nad dźwiękami i tak samo było przy Bogach. To była bardzo ciekawa rzecz, bo bardzo się różniliśmy z Piotrem Głowackim, jeśli chodzi o jakby traktowanie tych wszystkich przedmiotów w ramach przygotowań. I to, co on zrobił, to było niezwykle imponujące i na planie parę razy było mi głupio, bo ja nie wiedziałem, jak te przedmioty się nazywają. Czyli jakby on wszedł w to od tej strony, a to jest to, czyli tutaj ten, tu jest kaniula, tutaj używasz tego, tutaj tego, dobra, to ja się tego wszystkiego nauczę. Ja z kolei, jak przechodziłem na tę operację, to brałem tylko coś, co jest podobne w kształcie, bo wiedziałem, że i tak detale będą robić prawdziwi lekarze. Nie? To nie ma sensu, żeby aktor jakby tylko palcem jeszcze próbował to zrobić jak lekarz. Więc ja sobie odpuszczałem to w ogóle, ale na przykład bardziej mnie interesował język ciała, czyli po prostu chodziłem na przeciwległym jakby rogu tej sali, tak żeby nikomu tam nie przeszkadzać i starałem się odtwarzać swoim tańcem jakby to, co robi ten człowiek, nie? Czyli chwyta lampę i ta krew się pojawia, o, zapamiętaj, powiedz reżyserowi, jest takie coś. Taki obrazek widziałem. To było niesamowite. A powiedz, z tych ról właśnie, o których teraz mówisz, takich, do których przygotowywałeś się najintensywniej, coś zostaje w tobie? Tak. I mało tego, staram się tym sterować jakoś. Czyli na przykład, jeżeli rozmawiam z kolejną osobą, która mówi, że Zbigniew Religa był niezwykle odważnym człowiekiem, nie? Takim, że ta charyzma była, on po prostu, jakby jego pracownicy opowiadali, jak ich osłaniał przed esbekami, jak walczył o swoich ludzi, o zespół. I tak
to nie jest coś takiego, o, też chcę taki być. Bo wiadomo, mówimy tutaj o wybitnym kardiochirurgu, który po prostu tworzy historię polskiej medycyny, ale to jest bardziej jakiś manifest, prośba, kurde, chciałbym, żeby odrobina została przy mnie dalej, nie? Jakby dalej idę przez życie, to jest moje doświadczenie, ja to zyskałem, pracowałem ciężko, uczciwie, nie migałem się i tak dalej. Chciałbym ten element, żeby ze mną został. Nie? I tak staram się po prostu, nie zawsze to jest, czasami jakby grasz człowieka, którym nie chciałbyś być w ogóle, nie? Jakby to jest po prostu przydatność do jakiejś historii, nie wiem. Reżyser tak zobaczył, zaproponował, ale ja nie mam żadnej miłości do bohatera, którego grałem, nie? Po prostu staram się zrobić to najlepiej, jak mogę, nie? Ale to nie jest ktoś ciekawy dla mnie, nie? Ale sobie tak myślę, potem na przykład w rolach teatralnych to gdzieś sięgasz do tej szuflady sprawdzonej? Czasami tak, wiesz, znaczy to, wiesz, no, w teatrze długo nie grałem, nie? Mm-hmm. Też wiesz, też jestem tego ciekawy i to pewnie jakoś tam za chwilę musi nastąpić, ale czasami tak, a czasami na przykład mam tak, że muszę coś, bo ja nie lubię oglądać tych filmów, ale mam jakiś taki osobisty problem, jak na siebie patrzę, nie? Że tam, wiesz, jakieś swoje przyruchy, wiesz, że każdy to ma, nie? Tak, jak ja na przykład, jak powiedzmy, panie, jest jakaś grupa i tak dalej, o, ja też chcę zdjęcie i tak dalej, to każda z nich wie dokładnie, który profil jest lepszy, nie? Nie stoi, dobra, ty, tak, wiesz, ludzie wiedzą, gdzie są ich atrakcyjne punkty albo które chcą obijać, nie? Ale czego ja to powiedziałem, to nie wiem. I ja też czekałem właśnie teraz, aż rozwiniesz temat. Nie, już wiem. Czasami po prostu jak czuję, że coś jest podobne, nie, to mówię, kurde, muszę zobaczyć ten, nie wiem, tą piosenkę List do M ze Skazanego, bo mam wrażenie, że chyba podobnie kombinuje, nie? A potem sobie myślę, no ale jestem już 20 lat starszy, kurde. To już się nie powtórzy. Ale czasami muszę zobaczyć, nie, żeby tak, bo tak mówię, kurde, to już coś podobnego chyba, coś było. Nie? Było, czas przeszły, te 7 minut też. No, tak jest. Minęło. Tomasz Kot dzisiaj ze mną w studiu. Za chwilę, drodzy Państwo, ostatnie 7 minut naszego spotkania. A jak powiedziałeś teraz przed chwilą T7, to myślałem, że zaczynasz mówić nazwę czołgu jakiegoś T7. T7, tak, 18. Nie, w czołgi nie wchodźmy. Skoro wszedłeś w ten temat i zdradziłeś, że trochę dłużej się znamy niż od parunastu minut, tak, to ja zdradzę, że ja wyszedłem ze studia przed nagraniem i na kartce, którą tu napisałem, Tomasz zaczął pisać. To ja nie, ja się w ogóle dziwiłem, co ty masz za pytania? Także odwróć tą kartkę i... Bo tutaj sam napisałeś pytania do siebie, tak? Nie. Nie czytać. Nie, no nie wiem, jak chcesz, nie czytaj. Nie, zobaczymy, co się wydarzy. A ty masz tu licznik, 7 minut. Dobra. Tak, 6.30. 30 powiedziałem, jak w Krakowie. Słuchaj, chciałem o tego Kleksa jeszcze zapytać. Tak. Bo to dla mnie bardzo ważne. Mhm. Dla ciebie też? Dla mnie też, tak. Tak? Dlatego, że jakaś super historia jest. Jak wyszedłem z kina i byłem chyba w drugiej klasie podstawówki albo pierwszej, nie wiem, bo to wiesz, to kiedyś nie było tak jak dzisiaj, że jest premiera i wszędzie jest ta premiera, tylko na przykład w Legnicy były dwa kina i zawsze czekaliśmy, aż film się skończy grać w tych dużych miastach i one wtedy szły do mniejszych. Mhm. Czyli na przykład było takie prawdopodobieństwo, że masz tutaj premierę, nie wiem, w marcu, a dopiero we wrześniu będzie w Legnicy film. I pamiętam, że byłem z bratem, więc ja mogłem być, nie wiem, druga, trzecia podstawówki, może pierwsza. I mój brat był ode mnie 1,5 roku młodszy i byliśmy przerażeni wilkołakami, ale tak na maksa, nie? Tak po prostu, pamiętam, że się tak baliśmy, tak się przytuliliśmy i wszystkie dzieci się bały i jak wyszliśmy, to mieliśmy taką braterską, taką przysięgę, że do końca życia będziemy pamiętać wilkołaki i jeszcze, wiesz, jakby to jest taka historia, nie wiem, z 5 lat temu, 10 lat temu, coś tam się wygooglało, wiesz, wskakują, nie, to sobie wysyłam, pamiętasz, nie, wiesz, sprawdzam, czy pamiętasz. I to, ale mówię o tym, bo to jest niezwykle istotne, no bo to był ten nasz magiczny świat, nie? Ten po prostu takie dzieciństwo, a nie inne, mamy tą smutną, beznadziejną komunę i tak dalej, nie? I po prostu nagle się pojawia ten pan Kleks, jak po prostu czarodziej, który mówi hej, nie? To może być inaczej trochę. I pamiętam taką pierwszą próbę, gdzie przyszedł Piotr Frączewski, który jeszcze wtedy rozważał, zastanawiał się i jak usłyszałem ten, wiesz, ten aksamitny głos, nie? Taki, i wtedy mnie to dopadło, nie? Mówię, ja pierdzielę, to jest na każdym etapie, jakby dopada się ta magia tych, nie wiem, idoli z dzieciństwa i tak dalej, nie? Bo nagle sobie, pamiętam, że tak siedzimy, uświadomiłem sobie, stary, jesteś nowym Kleksem, nie? Ty, jakby wiesz, nie, że kolejny film, rola, zobaczmy, presja i tak dalej, lubię presję, nie? Tylko takie... Wow, nie, wiesz, tak docieram do ciebie, wiesz, że ta historia, i wiesz, to tam 40 lat temu, nie,
Jezu, ja mam, jestem po 40, o Boże. Wiesz, takie, że dzięki temu też uświadamiasz sobie te wszystkie rzeczy, które, nie wiem, które już dawno powinny cię hamować, a jakoś tak nie myślisz o nich. No i to jest taka rola, taki projekt, taki film, w który się wchodzi, nie wiem, z jakimś takim brzemieniem, z takim obciążeniem, z wielką odpowiedzialnością, inną niż przy innych. Tak, 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 oczywiście, że tak, tak. Bo to jest, ale wiesz co, ja mam takie, ja pamiętam, że zaczynałem pracę do Bogów i tak naprawdę, nie wiem, z 2 lata wcześniej była premiera Wyjazdu Integracyjnego i załóżmy rok wcześniej premiera Klosa. I to były 2 takie filmy, które absolutnie nie wyszły, nie udały się, a jeszcze wisiało nade mną, wiesz, no parę nieudanych tytułów, nie? Mm-hmm. Więc jak myśmy, pamiętam, pojechali na takie zebranie kardiochirurgów, to był jakiś klub i była taka dziwna fama, polscy filmowcy robią film o przeszczepie, nie? Tutaj właśnie panowie przyjechali i będą pytać o Zbyszka. Nie? I to wiesz, jakby takie, i to, wiesz, jak czujesz takie coś, to mówisz, kurde, po prostu zróbmy to najlepiej na świecie, nie? Jakby zróbmy, wiesz, no bo a też nie dziwię się, absolutnie się nie żalę na to, nie? Naprawdę to był bardzo kiepski okres i te filmy były kiepskie po prostu, nie? I więc ja na przykład wtedy była gigantyczna presja. Czułem takie, ja mówię, daj radę, Tomek, nie? Jakby, wiesz, daj radę, nie? Jakby jest skazany na bluesa. Ludzie przecież to widzieli, no to nie jest tak, że wiesz, jakby, bo ten hejt naprawdę był konkretny. I jakby podobna, znaczy nie podobna, to już jest coś innego. Jak ogłosili Kleksa, to było, kurde, wiesz, jakby jestem ciekawy efektu tej pracy, jestem ciekawy, jak zastąpisz Franceskiego, to już było zupełnie co innego, ale tą bezpośredniość czułem od Polskie Morze, idę i idzie na przykład matka z 2 dzieci i mówi tak, o, zobaczcie, dzieci, to będzie pan Kleks, to będzie nowy pan Kleks, nie, to jest lektura, dzieci to czytają, po czym te dzieciaki stoją, a, to ciekawe i tak dalej, nie, i ta mama tak, nie spieprzcie tego, bo to jest film, ja mówię, robię wszystko, co w mojej mocy, ja też jestem speniany, nie, wiesz, i tak się dogadywaliśmy, ale ta presja na mnie dobrze działa. Czyli jest duże oczekiwanie. Jest duże oczekiwanie. Widziałem zwiastun już. Tak, i po tym zwiastunie też zrobiło się duże zamieszanie i jakby też takie mam wrażenie nastąpiło też jakiś rodzaj uspokojenia. Mhm. No bo to jest bardzo atrakcyjny zwiastun i bardzo atrakcyjny obraz i też myśmy w trakcie zdjęć wiedzieli, co Maciek Kawulski kombinuje i jak, w którą stronę chce iść. No i bardzo często to było po prostu imponujące, nie? Jak nagle po prostu te wszystkie wilkusy pod zamek podchodzą, nie? Ja jako szef, kurde, 20 dzieciaków, to oczywiście jest osobna skala trudności, bo w każdej wolnej sekundzie jest, a ile pan wzrostu, a kiedy pan zagrał pierwszy raz, a moja mama oglądała w tym, a ja widziałem pana w reklamie Blika, a ja widziałem, jakby i ten gwar jest nieustannie, ale ja też jakby, no, jak tylko kończę pracę, to najbardziej się spełniam w aktywnym ojcostwie. No tak, to wiesz, o co chodzi. I po prostu to jest trochę, to są moje warunki po prostu. Nie? Jakby ten, uwielbiam ten chaos. Nie? Jakby to, tam jest zawsze jakaś ukryta logika. A wilkołaki? Były straszne. Były takie, jakich tak widziałem, to było niesamowite. I oczywiście to jest na przykład osobne, to jest taka już ciekawostka. Wszyscy są pozasłaniani, więc ja nie wiem, kto jest pod tą maską. Więc zdarzały się co chwilę takie rozmowy. Oczywiście to każdy chciał coś podejść, zagadać, tam coś chwilę pogadać, nie wiem. Był absolutny zakaz robienia zdjęć, więc ja nie mogłem zdradzić ani kostiumu, ani... Ale śmieszność na przykład polega na tym... wie pan, myśmy wczoraj rozmawiali, nie? Pewnie tak, nie? No nie pewnie tak, tylko tam przed wejściem staliśmy, nie? Ja mówię, wie pan, ja nie wiem, z kim ja rozmawiam, widzę wilka, nie? No tam żeśmy rozmawiali o bogach, nie? Ja mówię, wie pan, ale ja mówię, z całym szacunkiem, ale zdarza mi się na przykład, jeżeli jest dużo statystów, to na przykład z 15 małych smoltoków, nie? I załóżmy, jest w nich 7 bogów, nie wiem, 3 skazane na bluesa, jakby dużo tego jest, nie pamiętam. Nie? Ulatuje. Ciężko mi to skoordynować, jakby zsynchronizować, nie? Póki co jest pan wilkiem, nie? I bardzo mi miło, że możemy zamienić parę słów. Nie? Ale tu ja nie rozumiem, bo to byśmy tam stali, to wiesz, jakby... No i tak byśmy sobie gadali, a tutaj już koniec. Tak jest, 7 minut. No 7, tak, dobiegło końca, ale jeszcze mamy pożegnanie w scenariuszu.
Jeszcze się pożegnam. Dobrze. Takie małe zdezorientowanie zapanowało w studiu. Mówię, że będziemy się żegnać. Tomek nie wie, w którą stronę patrzeć. Nie, bo zobaczyłem, że tak. Dobrze, przepraszam, już tak nie było. Tak, ale no, to już koniec. Dobrze. Tomasz Kot dzisiaj był moim Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję. Tak jest. Drodzy słuchacze, szanowni Państwo i ci, którzy też widzą, bo tu przecież wiadomo, że kamera też jest. Chciałem bardzo podziękować za i Tobie chciałem bardzo podziękować za tą godzinną, przesympatyczną rozmowę. Tak, nawet dwugodzinną. Dwugodzinną. A, tak. Tak, ale przypominam, że jesteśmy jeszcze na playermeloradio.pl, gdyby ktoś nas nie słyszał od początku, na YouTubie też, no to właśnie w tych kamerach, o których Tomek mówi. No i dzięki wielkie jeszcze raz. Dobrze, dziękuję bardzo.